Radek Palacz, wielkie brawa! Jestem tu. Cześć. Jak się czujesz? Poczekaj. Rewelacja, fantastycznie. Tam jest twoja rodzina. Od razu ci pokazuję. Tam siedzą. Co? Moment. Dobra, zostanę tu sama, postoję. Chodź, Radek, bo mam parę pytań. Wchodziłeś do programu jako pierwszy. Powiedz szczerze, liczyłeś na to, że wyjdziesz jako ostatni? No, w życiu żyjącym. Jak wchodziłem do programu, sam jeszcze nie wierzyłem w to, że tam jestem. Zobaczyłem Maćka, zobaczyłem Agnieszkę i mówię, to się dzieje. 3 miesiące. Bardzo, bardzo długie 3 miesiące. Chcesz zobaczyć, jak to wyglądało przez te 3 miesiące? The best of Radek Palacz, teraz. Radek Palacz! Radek Palacz! Ślązak. Podobno niczego się nie boisz, ale to znaczy, że uczestnicy programu mają się dbać ciebie? W życiu siła spokoju, absolutnie. Konradziu! Witajcie wszyscy, dzień dobry, pięknego dnia wam życzę. Dzisiaj ja was trochę ponudzę swoją osobą. I tak każdy dostanie po 2 łychy. Ty jesteś master. Jeśli chodzi o gotowanie. Dzisiaj spotkanie odnośnie jedzenia. Lodówka jest święta po prostu. Nie przychodźcie, pytaj się, czy mogę wziąć jabłko. Fajnie patrzą. Do twarzy ci bardzo z tatuażami, fajnie. Dziękuję. To wygląda. Przechodzimy tutaj do Powstania Warszawskiego, między innymi Dywizją 303. Radku, tak? Możesz wyznaczyć jedną osobę z grupy, która otrzyma coś od bliskiej osoby. Ja chcę, żeby to był Bartek. O! Radziu. Ale to, co Radziu zrobił, to było coś niesamowitego. Witajcie wszyscy, dzień dobry przy tym świątecznym stole. Kochani, te święta są wyjątkowe dla wielu z nas. Z daleka od swoich rodzinnych domów, od swoich przyjaciół w rodzin. Tęsknimy i trzymamy za tobą bardzo kciuki. Tato, daj tam czas do powodzenia. Trzymamy kciuki. Pa, kochamy cię. Jak się teraz czujesz? Bardzo dobrze. Zabrałem ją z domu. Nie wiedziałem, czy tu będę krótko, czy będę długo. Wiedziałem, że idą bardzo ważne święta narodowe. Tak powinno być, żeby ludzie pamiętali, po co się to świętuje. Dzięki takiemu programowi naprawdę wiele się można nauczyć. Czego się nauczyłeś? Madziu, większej tolerancji, wyrozumiałości, cierpliwości. Czy mi będzie tego brakować? Ja bym tak wyszedł. Myślę, że początkowo może tak. Będzie dobrze. Ty jesteś chyba takim facetem, że jak się to zapyta, jak się czujesz, to ty zawsze odpowiadasz bardzo dobrze. Nie, bo się czuję fantastycznie. Najważniejsze. No, oczywiście. Życie jest fajne. Piękne. Zastanawiam się, słuchaj, twoja żona dzisiaj powiedziała, że ty w domu wcale tak często nie gotujesz, czyli rozumiem, że teraz jak wrócisz, to nie dotkniesz kuchni przez 3 miesiące. Nie, a w życiu, jak to jest to godą, ja przyjadę do domu, to by naważył na pewno, 100%, nie popuści mnie. Właśnie. Można zarządzać kuchnią przez 3 miesiące w domu wielkiego brata, to można też w domu trochę no, częściej, ale w domu, prawda? To zawsze tu jeszcze chyba jedna. Co, lepiej gotuje? Jo, nikt takim był tej kapusty, rolatki i kruski ślązek nie robi, nikt żaden. Słyszę tęsknotę w tym głosie. Tak.